No tu jest wejście do pokojów naszych, jaki mamy teraz, żeby wejść do góry. Trzeba było iść tam, gdzie właśnie idzie moja żona. Tak jest widok z naszego pokoju. Tam się idzie w stronę morza, dokładnie tam. A tak wygląda mniej więcej nasz pokój. Żona, która się tu właśnie rozkłada. Takie mamy łóżko. Widać, że nadgryzione to wszystko z zębem czasu. No i znowu żonę muszę spotkać swoją. Ale ogólnie jest. Najważniejsze, że jest czysto. Toalety już nie muszę pokazać. Teraz już mnie zobaczył w okularach, już mnie nie zaczepia. O, a tu jest nasza plaża. Nasze leżaki. No masz opaskę przecież. Jeszcze ci nagram taką białą. No i witamy moją żonę. Się martwi. Słońcem strasznie, to jest za bardzo. Za bardzo smaży. Takie małe zmartwienia. Nie ma czym. Taka piękna pogoda, są palmy. No już kolorów trochę złapałaś. Jest dobrze, troszeczkę. Jest dobrze. Nawet podobna jesteś do koloru tej posadzki. Cześć. Ocean Atlantycki. No tu jest taki obraz. Ta pani ze skrzypcami. Normalnie mąk. Idziemy. Ciekawe co sprzedają w tym KFC, jak mają Ramadan. Jak mięsa nie jedzą teraz. Bułkę z sałatą. Bułkę z sałatą. Idę tą flagę nagrać, bo mi się podoba ta flaga. Oj, biedny konik stoi w takim słońcu i wozi znudzonych turystów. Dziuszka. O. Kawał drogi żeśmy przeszli. No, jesteśmy w pięknej marinie teraz. Statków, łódeczek różnych, sklepów, Zara przede wszystkim się wyróżnia. Dosyć dużo, męski dział, tam jest damski. I co sobie kupiłaś w Zarze? Nic. Nic? No i stoimy przed jakąś palmą. Tam mamy meczet, ale nie zachodzimy do niego, gdyż lecimy na kolejkę na górę. To żono, ciepło. Miejscowa nazywa się Danialand i wsiada się do takich kolejek jeżdżących. O, jedzie nasza akurat. Fajnie jakbyśmy sami jechali. No nie? To czeka nas teraz atrakcja. Siedzimy sobie w takiej budce. Zaraz się podniesiemy do góry. Szybko. No i ruszamy. Do góry przygoda. Nie patrzeć w dół. Będziemy takie widoki zostawiać z tyłu. Cisza, spokój. Jesteśmy sami, mamy dla siebie całą prywatną kabinę. A tam w ogóle szybek też ma chyba otwarty, bo patrzcie, nie? Pusta jedzie, nie? No i wznosimy się coraz wyżej. A to tak daleko nie jest, patrz. Myślałem, że to dalej. To pisało 1600 metrów. Tam plaża nasza. O, jest nasza plaża. Z góry będzie piękny widok. No, musiałem się w końcu nagrać. Jedziemy na górę Kasbah. Pozostałości po starej Medynie. A tutaj mamy vlogerkę, która zaraz nam całą historię powie tego miasta. Wyczytała. No to opowiadaj. No i to są pozostałości ze starej Medyny, które praktycznie uległy zniszczeniu w 1960 roku podczas trzęsienia ziemi.
see. Cześć Wierbłądzie, znaczy już nagrywa, zjeżdżamy na dół. Na Wierbłądzie nie pojeździłaś niestety. No dobra, wracamy. Creo que ya se resentó, vamos. Sí, claro. Es muy bonito. Sí. Szkoda, że sami nie jechaliśmy, ale trudno. Tak bywa. No i po takich przeżyciach autobusowych, tłumy w autobusie, poczuliśmy klimat. Szkoda, że nie mogliśmy kamerą nakręcić tego. No i jesteśmy w Krokoparku. Ale się wylegują. To idzie, zobacz. Tu, po lewej. Gdzie? O! Wychodzi. Na polowanie. Wsadź rękę, to cię zje. Od dołu coś wypadnie. A może tak. Zejście na pewno jest. To pójdę zobaczyć. Z bliska zobaczysz. Mordę taką przyklejoną. Kurwa, ile ich jest, nie? Ja pierdolę. Ludzie kurwa karakamy. Jakieś śmieszne. No dobrze wyglądamy. A z drugiej strony też jest lustro. A tu w drugą mańkę. Będziecie wydłużać. O! O! Widziałeś? Widzisz jak wyglądasz? Co to za odmiana ty? Jakie śmieszne małpki. O tu. No cześć kolego. Jak tam? Co słychać? Wąski. A tutaj mamy papirus. Prosto z niego. No jak przyjemnie. Ścieżką papirusu idziesz. Jakieś drzewo, które się nazywa Blombra. Jest ogromne. Kamera tego nie chce. Idziemy tędy. Aleją kaktusów. Mam pan, na skalę normalnie rosną. O. Tam może na górę? Idziemy na górę? Chodź, na górę wejdzie. Siatką. A to dla dzieciaków, no taka bardziej. Cześć żuwony. Żuwony. Co tam? Słyszysz? Bym cię pogłaskał mały, ale trochę daleko stoi. Idzie spać. No i siedzi taka jaszczura na skalę. Tu idziemy zobaczyć jeszcze te kaktusy. Nie, one zawsze są fajne. Dawaj, bo siadaj na kaktusie. I ci zrobię fotę. Ty, jaka tu panienka z okienka. Metalowa. Gdzie? No tu, nie widzisz? Taka elegancka laska. Proszę. Jest duch. Co tam słychać? Lepiej ci nie zaczepiać. I kurale masz. No. Idziesz, biegniesz. Szybciej, 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 szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Do nowego odcinka Indiana Jones. Czekamy na autobus, który powinien być 10 minut temu. Stoimy na jakiejś dzielnicy. Pełno zawiniętych jest tu. Prawie do końca. A tak wygląda nasz autobus, jakby ktoś nie wiedział. I tak sobie jeździmy. Jeszcze i mamy niezłe, nie? To jest kabel. Jaka nazwa dziwna. Największe targowisko w Afryce prawdopodobnie. Gdzieś to czytaliśmy. Tylko żeby później z tego wyjść jeszcze. Nie? Na razie nikt nie zaczepia. A tam już pamiątki, to jak zaraz się na ciebie rzucą. Proszę, jakie dywany. Wiesz, jaka babcia. Na pomarańcze. Zimy, pomarańcze, wszystko co chcesz kupić.
Czy chcesz kawałek wejść tam? Chcesz wejść tam kawałek? Takie oliwki. Kurwa, jakie oliwki. W różnych kolorach. Ale to byś musiała się znać. No masz olejarkę nawet. 100. Takie ceny masz. Mydełka różne. Chcesz, możesz sobie wziąć coś. Tu masz po 60. Tu na pewno oryginały ma, na pewno. No problem for you. No problem, thank you. Ja myślałem właśnie takie coś, takie ciekawostki. No i wyszliście z tego suka. Zadymek, nie wiem co. Kupić, sprzedać. Kupić jesteśmy i uciekać. I uciekać. Okej. Okay.